Gdzieś bardzo, bardzo daleko wędrował ktoś, na kogo czeka każde dziecko. Kto to taki? Tak, tak, to święty Mikołaj. Filipie, miu, ależ tu widoki. Witam was i wracam gotować. A to mój pomocnik, pan Kracy. Do nogi, pan Kracy. Chodź, przyjacielu, bo jestem bardzo głodny. Filipie, miu, zaraz coś upichcimy. Masełko, ziu. A co my tu jeszcze mamy? Ach ty, elfie łakomczuszku. A co to? A, nowy numer wieści mikołajowych. Drogie dzieci. O, a co to? Cały artykuł o was w naszej gazecie, a wasze zdjęcie jest na pierwszej stronie. Niesamowite. Zobaczmy, co o was piszą. Ach, tak. Wiem, że jesteście cudownymi dziećmi. A tutaj wasze zdjęcie. O, to jakaś imprezka domowa. Napisali też, że podobno czasami... robicie różne psikusy. Czy to prawda? Poprawicie się? Na pewno. A ja skończę gotowanie. Włączę moją muzyczkę i do roboty. Sprawdzę tylko, co jeszcze napisali w wieściach mikołajowych. Może coś o mnie? Zobaczmy. O, są i zwycięzcy konkursu na najbardziej kochających was bliskich. Poznajecie? Mama i tata. Oraz cała rodzina. Och, jak oni was kochają. Pamiętajcie, aby po filmie ich przytulić i powiedzieć, że też ich bardzo kochacie. Dobrze, chodźmy już do salonu zobaczyć, co mamy w mojej księdze na wasz temat. Wezmę tylko moje kakaoko i idziemy. Zaraz, zaraz, gdzieś tu była księga o naszych gościach. Gdzie? O, czy to właśnie tego szukam? Zobacz. O, przecież to są zdjęcia z mojego dzieciństwa. Ale o tym może innym razem. Drogie dzieci, zaraz coś na to poradzimy. To moja biblioteka. Tu każdy ma swoją księgę. Zobaczmy waszą. Zerknijmy, co my tu o was mamy. Filipie, masz już 6 lat. Podobno bardzo lubisz oglądać bajki. Chciałbym cię pochwalić za to, że umiesz już czytać. Wiem też, że lubisz grać w piłkę nożną. Miu, masz już 2 latka. Podobno bardzo lubisz śpiewać i tańczyć. Chciałbym cię pochwalić za to, że już korzystasz z nocnika. Wiem też, że ładnie myjesz ząbki. Widzę jeszcze takie wspólne zalecenie dla was. Sprzątajcie wspólnie zabawki po skończonej zabawie. Dobrze, a teraz zobaczmy, czy jesteście na mojej liście grzecznych dzieci.
Brawo, jest wasze zdjęcie, co znaczy, że jesteście na liście grzecznych dzieci. Bardzo się cieszę i gratuluję. O, to wasz list do mnie. Postaramy się coś z tym zrobić. Na pewno się ucieszycie. Zobaczmy, co tam jeszcze w księdze mamy napis. O, a co to za dym, ha? Czyżby to były moje pierniczki? Ach, może nie wszystko stracone. Zobaczmy. Aj, ty, ty, ty. Chyba jednak kiepski ze mnie kucharz. Może zrobię to, co potrafię najlepiej. Zacznę rozwozić prezenty. Tak. No dobrze, czas ruszać. O, kochane elfy, gotowi na podróż? A, idealnie. A teraz uruchomimy moje sanie. No dobrze, to już najwyższy czas na podróż dookoła świata. Prezenty zapakowane, tylko przydałby się jeszcze jakiś prowiant. Drogie dzieci, nie widzieliście może gdzieś mojego słoja z ciasteczkami? Ach, no tak, coś widziałem, jak znikały ze stolika. Dobrze, sprawdzę jeszcze tylko, gdzie mam lecieć z prezentami. Zaraz. O, to tutaj mieszkacie, prawda? Teraz to już na pewno do was trafię. Ruszajmy. Cała naprzód, Rudolf. Drogie dzieci, zaraz, czy ja wszystko wziąłem? O, zapomniałem o waszych prezentach. Spokojnie, coś na to poradzimy. Mam na to sposób. Wszystkie brakujące prezenty do mnie. Szybko. A, chyba wszystko. Dobrze, prezenty spakowane, ale coś bym przegoził, a? A co to? Pasażer na kapę? Ta, jestem uratowany! Bez obciążenia! Is the season to be jolly.